in my drop top. Got me sticking nothing like a hot spot. That she really wanna ride the world. But you really wanna sleep with me. Well, it's good thing you ain't feeding me. Cause I can see you leaving me. Living in the sky. W Warszawie i dzisiaj idziemy na event. Zakochana para. Na każdym nagraniu będzie jak machacie i to będzie lak. Słuchajcie, kochani. Jesteście głodni? Tak. Czy nie? Jestem bardzo głodny. Jesteśmy bardzo głodni. Szukaliśmy Charlotte przez 3 godziny. Przez godzinę. I znaleźliśmy. Co? Clickbait trzeba zrobić. Że przez cały dzień szukaliśmy. Szukaliśmy Charlotte przez 24 godziny. Szukali Charlotte przez 24 godziny. Ale słuchajcie. I naprawdę byliśmy zdesperowani, sfrustrowani, że po prostu lokalizacja nas wszędzie źle prowadziła. My jesteśmy strasznie nieogarnięci. I byliśmy bardzo wkurzeni. Ale w końcu się okazało, że jesteśmy w jakiejś Charlotte, bo chcieliśmy iść na plac Zbawiciela, ale to by było. I zamówiliśmy kanapkę na ciepło. Ale co? Co, chcesz kupić chleb do domu? Nie, ale chcę chałkę. Do domu? Chałka wygląda bardzo, bardzo fajnie. Ja bym ją nagrała teraz, ale nie mogę. Michał, co zamówiłeś? Nie wiem, jak to się nazywa. To jest... Dindę. Dindę. I to jest jakaś zapiekanka na chleb na ciepło? Co to jest? Nie wiem, jesteśmy bardzo głodni. Chcieliśmy zjeść najpierw coś takiego... Nie, chleb na ciepło z indykiem. I z jakimś sosem... I żurawinowym. Nie, kanapka na ciepło z indykiem i sosem żurawinowym i z czerwonym winem. Jemy najpierw coś na słono, żeby, wiecie... Balans musi być. Jesteśmy gym raty. To są w ogóle... Indyk, białko. To są moi kompani na siłowni, bo wy o tym nie wiecie. Nikt nie wie. Już teraz wiedzą. Ukochany Michał i Maja to są boyfriend and girl. Siłownia we besties. Nie, moim zdaniem jesteście besties tak i poza siłownią. Trójka wszyscy jesteśmy besties. Mamy nasz... Tak. Siłownia jakby łączy, ale po siłowni też się spotykamy, żeby nie było. Właśnie. Bułka, tarta, czekolady? O co chodzi? I zrobimy test smaku. Tak. Yes, please. I say for my besties, always right, no lefty. Oh, don't stress me, double OT.
Jungle, I said, yeah, little baby. I'm coming at me. It's getting more than you need. I wanna drop out of school. Nobody be testing me. It's not no quiz. Motherfuckers at the city. Make me show how it is. Big bully in the city. I'ma make it off the web like a spider when it bit me. I know that she boring. She just lucky that she pretty. Every motherfucker test me. I'ma make his neck bleed. All this would be hefty. Like a lace, give me loot, you not safe. Be a G to the grave. Fuck you say, I got aim. You a stain to my bliss. You don't need no sob if you tryna feel this kick. Chasing all this cheese and I like my bitches Swiss. Money be my hoe and I make her do the splits. Punching in my hours, bitch, we only making hits, yeah. Find my wave, yo, find the way, fuck around and drown on my piss. I'ma go flood that bitch, pussy boy, make you hiss. You can get dismissed, waste your time to be hip. I'ma go ahead on my biz, see I'm tryna get on that gliss. They ain't gon' grow to be shit. If a motherfucker test me, you don't see me stressing. Count these blessings, grinding with my brethren. Bitch, don't stress me, I've been going OT. I need more sleep, I need more tea. So don't test me, I don't want things to get messy. Wróciliśmy z eventu. Jest godzina 22. Ale zgadnijcie, ile jechaliśmy. Jechaliśmy 50 minut? Chyba 55 jakoś minut. Kierowca tak szybko. A Boże, przepraszam. Bo to jest content dla dzieci. 55 minut z Warszawy do RDM. Ej, nie zdradzę tego. Nas napadną. Unboxing. Surf unboxing na stacji. Ulotka. Żartuję. Co tutaj mamy? Chusteczki z tego eventu. Gigi Habit. Gdzie? O, poczymasz? Sky High. Miałam to, ale mi się skończyło już, nie kupowałam. A co to jest? Z 60. Co ty gadasz? Sprzedaj na Vinted. Nie, ja to będę używać. No to jest też. Tu jakiś fajny lip gloss. Na pewno dostałam swój ukochany korektor. Widać mnie w ogóle, Maja? Tak. Bo mam wrażenie, jakbym miał przedną głowę. Nie, idealnie się widać. No, widać. Ukochany korektor, naprawdę go uwielbiam. Jeszcze chyba jakąś konturówkę, wydaje mi się, albo do brwi. Szczoteczkę, coś takiego. To jest do brwi, bo miałam to. Yes. To jest do oczu. Ej, to jest warte z 200 zł. I... Co? To jest warte z 200 zł też. Michał! Było świetnie, dobra? Bo naprawdę było zajebiście. Ja byłam bardzo spragniona. You know. To trzeba się zabrać do lodówki, do domu. Ej, mam... Zamrozić! Było super. O Jezus, przepraszam. Ej, mi to nie smakuje, ale to piję, bo mi szkoda. Odsuń się, bo ta nic szczęścia to jest. Tak, ja też, tak. Ej, Maja, nagraj to. Michał? Podaj mi to. Zapytaj mnie, czy chcę to. Chcesz to? Tak. Jest mój data, nie ma. Za godzinę mam egzamin z matematyki. Jeszcze się ogarnę, ubiorę. Aktualnie jestem w sportowym stroju, gdzie się delikatnie jeszcze oblałam kawą. I co mogę powiedzieć, to jest mój ostatni egzamin, ostatnie dwa egzaminy w tym roku. Oczywiście to nie jest koniec nauki. To, że skończę egzaminy pisać, to nie znaczy, że już w ogóle nauka idzie w daleki temat. Sama chcę się jeszcze jakby uczyć, muszę dokończyć pewne rzeczy.
poprzypominać sobie wszystko teraz po prostu tak bardziej na spokojnie, bez... Tu jest w ogóle, nie ma żadnej presji w ogóle, ale tak wiecie. Więc ja się... O matko jedyna. Dobra, tego się nie spodziewałam. Przyszła do mnie paczka. Dosyć ciężka i nie jestem w niej... Jestem ją w stanie podnieść, ale jest naprawdę dosyć potężna. Mini Beauty Blender. Jestem gotowa. Wyglądam jak dziewczynka, która ma 10 lat. I know. Ja się czuję tak dobrze i mam obsesję na punkcie tej fryzury. Muszę poszukać jakichś nowych inspiracji, żeby wymyślić coś nowego i nie chodzić ciągle w tej samej fryzurze. Bo ja wiem, że... Co wy sobie o mnie myślicie? Ona ciągle chodzi w tej samej fryzurze. Ale jak kiedyś chodziłam ciągle w rozpuszczonych włosach. Teraz sobie wszystko tutaj ogarnę, poprzypominam, porobię może coś jeszcze z matematyki. Mam, już wam mówię, ile czasu do egzaminu. O 9.40, a jest 9.11, więc jeszcze chwilka. Muszę tak sobie wszystko tutaj przygotować. Będę miała najpierw egzamin ustny, który będę miała jakoś do 10.00. A potem o 11 godziny później mam pisemne, które będzie na pewno jeszcze bardziej wymagający. To był mój najdłuższy egzamin ustny, ale kurde, troszeczkę stresujący.